Mostostal Warszawa, kandydaci na wyższe stanowiska kierownicze, kierownika budowy czy dyrektor. W związku z tym ciekawostka dla Was jest taka, że tu patrzę na Asię i na organizatorów, kiedy przygotowywaliśmy się do tego spotkania, nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy nawet, Justyno, że będzie druga edycja. I my dzisiaj dokładnie jesteśmy po inauguracji, dokładnie 2 tygodnie temu jest inauguracja drugiego modułu, drugiej edycji Miasto Rozwoju, projektu talentowego. W związku z tym dwie korzyści w jednej. Jedno, że posłuchacie o tym, jak ten projekt wyglądał, ale też jak wygląda. Jak wygląda, bo kolejna 30 osób, kandydatów, talentów już teraz rozwija się, między innymi na platformie Miasto Rozwoju. No ale talent, czyli co? No Justyno, to pytanie do Ciebie. Co to jest z tymi talentami w branży budowlanej, w branży właśnie inżynierskiej? Łatwo, trudno? Myślę, że pytanie, odpowiedź jest oczywista. Nie jest łatwo. Tak, osoby, są to osoby z bardzo dużą wiedzą techniczną, z wiedzą specjalistyczną, z uprawnieniami albo starające się o uzyskanie takich uprawnień. No i oczywiście osoby, na których też ciąży duża odpowiedzialność za zespół, za budowę, za budżet. Dlatego te osoby pozyskać jest raz, że trudno, później też również utrzymać je w organizacji. Są to osoby, które oczywiście chcemy promować wyżej, chcemy, żeby awansowały w przyszłości na stanowiska takie jak kierownik budowy, kierownik kontraktu. Stąd właśnie między innymi pomysł na projekt, o którym dzisiaj Państwu opowiadamy, tak? Projekt rozwojowy dla naszych talentów. I słuchajcie, najprostsza i najkrótsza definicja tego całego procesu zawiera się w tych 3 słowach. Ja mam w ręku taki też model, infografikę, którą możecie, chyba jest kilkanaście jeszcze egzemplarzy w naszym stoisku, możecie sobie pobrać, zabrać do domu. To jest bardzo prosty model, prosto go zapamiętać, wyłonić talenty, rozwijać talenty, aby utrzymać je w organizacji. Czyli 3 kroki. 3 kroki wyłonić, rozwijać, aby utrzymać. My dzisiaj najwięcej będziemy mówili o tym punkcie numer 2, czyli pomyśle, jak w sposób zrywalizowany i uporządkowany rozwijać grupę 30 osób, które, co do których mamy ciekawe jakieś aspiracje. I najprostsza definicja talentu w tym rozumieniu organizacyjnym to jest taka, że talent to jest pracownik w naszej firmie, od którego będzie zależało, jak ta firma będzie wyglądać za 3 lata. A ja dodam od siebie jeszcze, i czy będzie wyglądać. I czy będzie wyglądać. Zgodnie z zdaniem, które kiedyś powiedział chyba prezes Microsoft, że Microsoft jest zawsze 2 lata przed bankructwem. To trudny temat, bo rzeczywiście zaczynamy, ale też chcemy go nazwać. Walczymy o osoby, które będą decydowały o tym, czy ta firma i jak ta firma będzie wyglądała za 2-3 lata. Mamy takie temu. Gdy się patrzymy na branżę, która ma kontrakty wieloletnie, więc ten być może pozór tego bezpieczeństwa jest, ale sami wiemy, że tak naprawdę ta walka o talenty, czyli o osoby, które decydują o tym, jak ta firma będzie i czy będzie wyglądała na konkurencyjnym, bardzo budowlanym konkurencyjnym rynku, tak, przetarg jest niesamowicie trudny temat. To jest dokładnie ta kwestia. Walczymy o naprawdę ważny temat. No i w związku z tym Miasto Rozwoju. Ten projekt doczekał się chyba już, no już tak naprawdę swojego takiego brandingu wewnętrznego. Jeszcze 1,5 roku temu nikt o nim nie słyszał. Pojawił się logotyp, nowa strona dedykowana dla tych ludzi. To jest platforma zrealizowana właśnie miastorozwoju.pl. I 12 kwietnia tego roku, czyli dzisiaj mamy 26, jak widzimy obok na slajdzie, czyli kilkanaście dni temu, była wielka inauguracja 2. edycji. I kolejna grupa osób rozwija się na Mieście Rozwoju. Ale ten projekt chyba w ogóle zaczął żyć też swoim życiem PR-owo. Zdecydowanie. Stworzyliśmy, tak jak tutaj mówimy, właśnie markę projektu, logo. Jest dosyć rozpoznawalny. W tym roku zauważam, że już nawet osoby, które no, nie biorą udział w tym projekcie, pytają mnie, w jaki sposób można się przyłączyć, tak, co trzeba zrobić, jakie warunki spełnić, żeby móc dołączyć do tej grupy. Więc widać, że tak naprawdę wśród pracowników cieszy się on dosyć sporym zainteresowaniem. Nawet rozumiem osoby, które w ogóle nie są do nich skierowane ten projekt, pytają, co mogą zrobić, żeby dołączyć. No to jest fajne, ja też dowiedziałem się przed chwilą o tym, że o to pytają. W związku z tym pierwsza jakby taka zasada, no stwórz markę projektu. Ta marka rzeczywiście tutaj mamy silne poczucie, zaczęła fajnie żyć swoim życiem jako prestiżowy projekt, żeby być dyrektorem, żeby awansować w Mostostal Warszawa, należy przejść, wziąć udział w projekcie Miasto Rozwoju. I teraz słuchajcie, drodzy Państwo, jeden z najważniejszych slajdów dzisiaj to jest to DNA tego projektu. To Was myślę bardzo ciekawi, bo ono pokazuje, że ten projekt jest dość skomplikowany, ale dla uczestnika jest prosty. To kiedyś chyba tak zapytano jednego z twórców Google, jak to jest z tym wyszukiwarką. On mówi, ludzie oczekują, że ma być bardzo prosta.
a im bardziej oczekują, że ma być prosto, tym trudniejsza jest ze środka. Z naszej perspektywy zarządzania projektem to jest wieloaspektowy projekt. Przede wszystkim dlatego, że łączy dwa światy i zobaczcie, ten górny i dolny świat, będę miotał laserem dla obu części sali, no prawie, dla Państwa nie będę, ale zwróćcie uwagę, że offline to jest to wszystko, co dzieje się w tej części, w tym świecie rzeczywistym. Tak jak dzisiaj mamy offline'owe, realne działania, tak jak konferencja, w naszym wydaniu to jest inauguracja, występy mówców motywacyjnych, powiemy zanim teraz o tym, pokażemy też zdjęcia. Mamy szkolenie, mamy nagrania, na szkoleniach nagrywamy tych ludzi, oni potem mogą w tej części online, wracając na platformę, na swój profil, widzieć na przykład te nagrania. Gry, symulacje, tych szkoleń jest dość dużo, zobaczycie Państwo jakie też są, bo też są takie twarde bardzo szkolenia w ramach tego projektu. No i mamy świat online, czyli ten, który jest dostępny przez komputer, czy teraz już w tej edycji przez urządzenie mobilne. Mamy stronę Miasto Rozwoju, gdzie dzieje się dość dużo ciekawych rzeczy. Dzieje się. A ile, dowiecie się już za chwilę, bo policzyliśmy dla Was, ile oni łącznie różnych zadań zrealizowali w tym projekcie. Ale to DNA, warto byście już dziś mieli w głowie, że żyjemy w świecie, gdzie te góry światy się pokrywają. Tak? Mamy znajomych na Facebooku, których spotykamy w świecie realnym, no, tego nam wszystkim życzę, chcielibyśmy, żeby tak było. No, mamy znajomych w świecie wirtualnym, których nigdy nie widzieliśmy, w świecie realnym. My tutaj mamy, łączymy to, bo jest część społecznościowa platformy, która jest takim Facebookiem filmowym, ale też na szkoleniach oni tworzą grupę, też zadbaliśmy o ich integrację. W związku z tym to DNA projektu, to są te połączenia dwóch światów, a Ciebie już teraz zapytam o ten feedback od szefa, oprócz może SMS-u, taka ciekawostka, platforma zintegrowana z panelem SMS. Znaczy, totalnie wyszła nam przełomowa forma komunikacji. Jeżeli zintegrujemy to z platformą SMS-y, to tak jak dostajecie Państwo z różnych miejsc, w banku, jak wysyłacie przelew, to przychodzi SMS, to tutaj dzieje się bardzo podobnie. Maili po prostu ludzie przestają już je czytać, SMS-y zaczynają czytać. Wszyscy, tak? Czytają po prostu. W związku z tym chyba jedyna forma ratunku, żeby... Tak, tak. Żeby przypomnieć na przykład, że przecież widzą termin szkolenia, bo wiadomo, że w natłoku maili, które dostają, czasami może im to umknąć. Tak. Wspieramy się. Wspieramy się. A feedback o szefa jest czymś, co zasługuje na osobny slajd. No właśnie. To jest taka funkcjonalność, którą dedykowaliśmy przełożonym naszych talentów. On może wejść na swój dedykowany profil tej platformy i zobaczyć, jak jego podopieczne się rozwija. Nie tylko zobaczyć, ale ma możliwość ze swojego panelu wysłać tak zwany feedback od szefa. Czyli klika na jedną z czterech emotikonek, tak? Może powiedzieć tak, no tam Piotrek, Krzysiek, za mało cię tutaj nie widzę, nie robisz postępów. Albo mógłby powiedzieć, no jest ok. Albo, co się dzieje w większości, idzie ci dobrze, albo idzie ci znakomicie, bo jesteś na przykład pierwszy w rankingu, albo jestem z siebie dumny, jak często się logujesz i rzeczy się nauczyłeś. No i co, walczymy również o przełożonych. Sporo walczyć o to, żeby przełożeni też się tam angażowali, bo wiadomo, że to nie jest łatwe. W pierwszej edycji to byli przełożeni wyższego szczebla, drugi szczebel jakby nad uczestnikami. No wiadomo, że są osoby dosyć zajęte, bo to są dyrektorzy oddziałów, tak? Więc w tej edycji postanowiliśmy jednak tutaj ten dystans skrócić i daliśmy te uprawnienia przełożonym bezpośrednim, którzy wiadomo, że uczestników bardziej znają, że mogą być bardziej zainteresowani tym ich rozwojem. No i widzimy, że to się bardziej zdecydowanie sprawdza. Też tutaj ten nawyk się już bardziej wyrobił, tak, w szefach, żeby jednak się tym interesować, bo wiadomo, że jeżeli oni się angażują w udzielanie takiego feedbacku, to też uczestnicy analogicznie to swoje zaangażowanie na platformie zwiększają. Wiadomo, że ktoś ich tam obserwuje, tak, poza działem HR, również ich przełożony. I być może chwali. 30 tak. osób w projekcie w zeszłej, poprzedniej edycji około 180 razy szef wybrał taką formę i wysłał taką wiadomość. To jest dla nas też jakaś forma dumy. I teraz wchodzimy do tej części online'owej, czyli tej części świata, w którym widzimy miasto rozwoju. W tytule zobaczyliście Państwo, czy menadżer przyszłości buduje miasta. To jest przykład tego miasta, to jest akurat ten budynek. Tutaj mamy takie serce gry. Mówimy troszkę o grze, mówimy o platformie grywalizacyjnej, to trochę przypomina grę. Być może część z Was, już wiem, że rozmawiała z nami, tutaj jesteśmy zaraz za tymi drzwiami, o platformach grywalizacyjnych. To jest działająca aktualnie dzisiaj Platforma Miasto Rozwoju, gdzie fabułę wymyśliliśmy właśnie dla Mostosta, czyli dla Was. To jest budowa pięter miasta zbudowanego z 9 budynków. Każda realizacja każdego zadania to jest jedno piętro. Tutaj jak widzimy, ten człowiek dopiero zaczyna, tu mamy dopiero jedno zadanie zrealizowane. I celem jest, żeby po 9 lub 12 miesiącach ten człowiek zbudował wszystkie piętra, budując je swoją aktywnością, swoim rozwojem menedżerskim, swoim udziałem na szkoleniach. I oni rzeczywiście ścigają się w tej budowie. Zaraz zobaczymy też troszkę z bliska to,
tą platformę. Tu na dole widzimy grywalizacja, powiem jeszcze dzisiaj, co to jest. Mówimy o Talent Inflexie, czyli narzędziu, które teraz oni aktualnie robią. To jest narzędzie poszukujących aktualnie takich silnych stron osobistych i materiały interaktywne, czyli jabłko i nóż. O tym też powiemy. Skoro jesteśmy w podsumowaniach, to tak wyglądała przewodniczka w zeszłorocznym projekcie, w tym w tegorocznym jest troszkę jakby taka. A, ładnie, nie wiem, jest jak już tu. To nam się bardziej podoba. Obie mają na imię Ewa i Ewa towarzyszy naszym menadżerom w budowie. W trzeciej edycji już dodamy nowej Ewie kask, coś tam mówię. Także taki udoskonalenie. To jest przewodniczka, czyli osoba, która towarzyszy tym ludziom naprawdę przez wiele miesięcy. Oni z nią rozmawiają, ona wysyła SMS-y, ona wysyła informacje, maile, zaprasza, komunikuje się z nimi i ją fajnie rozpoznaje. Inauguracja. Ważny moment. Justyno, jaki był cel tej inauguracji? Dlaczego to tak spontan? Celem było to, żeby rozpocząć ten projekt w sposób taki uroczysty, żeby celebrować ten moment. W branży budowlanej jest popularny taki moment właśnie rozpoczęcia budowy, to jest murowanie kamienia węgielnego, więc jakby my jesteśmy może do tego przyzwyczajeni, więc postanowiliśmy tutaj też takie murowanie kamienia symboliczne zrobić, tak? Ta inauguracja miała miejsce, tak jak mówiliśmy, 12 kwietnia, więc całkiem niedawno. Przy pierwszej edycji również ją zastosowaliśmy, więc podobną formę miała obecnie. Rozpoczęło ją przywitanie wiceprezesa, tak? Więc takie uroczyste tutaj powitanie uczestników, gratulacje, przekazanie im, że są właśnie w tym gronie najbardziej utalentowanych u nas osób w firmie, wybranym gronie, bo to jest tylko 30 osób, podczas zatrudniamy, wiadomo, wszystkich kilkaset osób. Dalszą częścią było wystąpienie tutaj pokazanego Piotra Cieszewskiego. To jest mówca motywacyjny, który ma doświadczenie również w branży budowlanej, był menadżerem właśnie między innymi w firmie Skanska. Jest też himalajstą, tak opowiadał tutaj trochę o tych swoich doświadczeniach z wyprawy Monteverest. A to, co jeszcze? Co oprócz tego też uczestnicy już mieli okazję brać udział w pierwszych zadaniach, pierwszych ćwiczeniach, zintegrować się, bo to są też osoby, nie zapominajmy, tak naprawdę z całej Polski, więc część z nich tak naprawdę się nie znała wcześniej. Stąd też pomysł na taką inaugurację, żeby po prostu mogli się poznać, żeby też obie grupy się ze sobą poznały, bo już dalsze szkolenia będą realizowane oddzielnie, bo są to dwie grupy. Jedna jest grupą inżynierską, druga jest grupą menedżerską, tylko inauguracja jest tak naprawdę prowadzona wspólnie dla obu tych grup. A wtedy widzieliście Państwo wyślenie, czyli grafik recording, to też jeden z ciekawych elementów tego projektu. No i ta grywalizacja, w tytule jest grywalizacja, czyli co? Czyli co to jest? Trochę widzicie Państwo już platformę, zobaczyliście. Dedykuję osobom, które mówią, grywalizacja to jest dla graczy, to w ogóle jakieś coś innego. No to dedykuję Wam ten obrazek. Znamy to. To jest, słuchajcie, trochę tak, że od małego, i słuchajcie, to nam się nie kończy, dużo rzeczy nam się kończy, ciekawość świata, dużo rzeczy nam się kończą, to się nam nie kończy, czyli ludzie zawsze będą chcieli brać udział w różnego typu grach, z też psychologicznych powodów, tak? Jednym z najciekawszych jest właśnie poczucie postępu. To jest tam takie badania Harvarda, które mówią, na każdej prezentacji musi być jakiś slajd z wykresem, to jest ten slajd, on dodaje wagi spotkaniu, więc zobaczcie, Harvard. My zwracaliśmy uwagę na ten fragment, kiedy tworzyliśmy w ogóle koncepcję grywalizacyjną. Poczucie postępu, czyli to, że najgorsze i najlepsze dni według tych badań różniły się właśnie tym, że ludzie mieli poczucie, że dzisiaj czegoś się nauczyłem. I nawykiem takiego high potential, takiego talenta osoby utalentowanej w organizacji jest to, że on się ma cały czas rozwijać. W związku z tym tworzyliśmy ten nawyk. No i właśnie, dlaczego wybraliście grywalizację? Razem z nami też. No, powodów jest kilka. Przede wszystkim takie, że chcieliśmy, żeby ten projekt był postrzegany jako innowacyjny, jako nowoczesny, taki niesztampowy, tak? Jest to pierwszy powód. Kolejny było to, że tak naprawdę większość uczestników programu to jest pokolenie Y, osoby w wieku od 20 kilku do 30 kilku lat, więc wiadomo, że takie standardowe formy edukacji może nie do końca trafiają do tej grupy. No i również chcieliśmy ukształtować w tej grupie takie nawyki stałego uczenia się, żeby nie kończyło się to tylko na udziale w dwudniowym szkoleniu, po którym uczestnicy wychodzą zapominani, tak? Ale żeby ta wiedza była ugruntowywana, rozwijana, tak? Poprzez dodatkowe aktywności, działania, które się dzieją właśnie w tym świecie online. No właśnie, zobaczmy jakie. To jest platforma, tu widzimy pewne elementy ze świata gier, tu mamy punkty, mamy przewodniczkę, jest fabuła, no i jest postęp, właśnie ten progres, niesamowicie fajny w platformach rywalizacyjnych, widać
jak się rozwija. Widać, to rzeczywiście, właśnie rok czasu, to jest bardzo długo do utrzymania uwagi, nam się udało, można powiedzieć udało, zaraz zobaczymy też podsumowanie statystyczne. Tu mamy progres w każdej misji, bo dzielimy wielką kawał tortu na małe, zaraz będziemy o tym mówili w kontekście jabłka, ale tutaj mamy konkretna dziewczyna teraz wygrywa, w poprzedniej edycji prawie wygrała dziewczyna, to ostatnich chyba 6 godzin miała pierwsze miejsce, kolega ją wyprzedził, ale w tej edycji mamy 2 razy więcej dziewczyn niż w zeszłej edycji, tak? Teraz w tej 30 jest chyba 8, 7, 8, tak, myślę, że co najmniej. No ale nagrody, bo mówimy, nagrody, trzeba robić, dawać nagrody. Może jakieś iPhony, może jakieś wycieczki. Tak i nie. To są, słuchajcie, nagrody bardzo symboliczne, do wymiany za punkty, ale też są bardzo ciekawe dla ludzi. Są to książki, bardzo duży wybór książek. No i chyba szykujemy jakąś nową nagrodę w tej edycji. Co to jest? Tak, w tym roku taką niespodzianką jest nowa nagroda w postaci obiadu z członkiem zarządu. Tak, stwierdziliśmy, że to może też być atrakcyjne dla pracowników, którzy, no, większość z nich jednak pracuje na budowach poza Warszawą. Niekoniecznie znają się na co dzień, tak, z tutaj zarządem, więc za dosyć dużą liczbę punktów to będzie nagroda, ale potencjalnie każdy uczestnik tutaj programu będzie mógł tą nagrodę uzyskać. Tak? I za rok wam powiemy, czy bardziej wolę do Empiku, czy bardziej obecnym prezesem, choć przed. To słuchajcie, jest podsumowanie. Jak na to patrzeć? W ciągu tego roku ta grupa 30 osób zrealizowała 1628 różnego typu edukacyjnych zadań. Przeczytała tyle e-booków, filmów, książek menedżerskich, filmów menedżerskich. Dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Oni to robili, słuchajcie, w czasie jakby często wolnym od pracy, albo w czasie pracy, w momencie, w którym chcieli się rozwijać, robili to dość regularnie, nawyk regularności. W związku z tym, jak się mówi w teatrze, że jak na początku pojawia się pistolet, to w pewnym momencie na teatrze ktoś powinien strzelić. W związku z tym jest nóż. Ten nóż jest symbolem, ale bardziej jabłko dzisiaj, bo właśnie Państwo, jako ludzie odpowiedzialni za rozwój, jedno z kluczowych wyzwań. Po co rozwijać ludzi w erze, kiedy wszystko jest w internecie? Jak ktoś wejdzie na TED, to znajdzie tam wszystkie możliwe wykłady. No to jakby niech się uczą. Musi tam wejść. Ale musi tam wejść. To jest to właśnie też druga, niestety rzecz. Jesteśmy, pani Justyna, dowiedziałem się, że jest zmieni stan cywilny, tak? Tak? Dowiedziałem się, że czego słyszałem widzowie na konferencjach? Ja też z perspektywy ojca. Mogę powiedzieć tak, mam córkę 7-latkę, którą chyba też coś Państwo dzisiaj zobaczy, bo ją przeprowadzę na afterparty, bo nie mam co z nią zrobić. Emilka będzie bohaterką i mówię tak, Emilka, jedz jabłka. Masz tu jabłka, tam na balkonie jest worek, weź sobie jedz. Szansa zerowa, Emilka ma 7 lat. Ale jeżeli tata weźmie i będzie taki mądry i cierpliwy, ten nóż pokroi to jabłko, ach, na małe kawałki, obierze, mówi pani. Wyjmij Petra, słuchajcie, muszę się przemęczyć z tym. Ja myślę, że tam pewnie jest otoron. I te małe kawałki jabłek będą czekały na Emilkę i na Państwa pracowników, bo to jest symbol. Blisko, dostępnie, malutkie kawałki, weź jedno, jest szansa, że weźmie. To takie porcje wiedzy, którą naprawdę my porcjujemy mega precyzyjnie. To są e-booki, symulacje na końcu, ta misja była symulacyjna w 100%. Oni sprawdzali całą swoją wiedzę roczną w takich rozbudowanych symulacjach menedżerskich.